Ciężko było w ogóle nawiązać walkę, ale tyle czoła za ambicje. Postaraliście się jakoś obronić. Tak, dzisiaj, już mamy okrągłą kadrę od początku sezonu, to dzisiaj jeszcze dodatkowo nie pojechało z nami 3 zawodników. Z różnych powodów, 2 kontuzje, tak, jeden jakiś wyjazd służbowy. Po prostu, no i gramy tym, co mamy. W pierwszej połowie jakoś to 15 minut wyglądało w miarę. Straciliśmy pierwszą, moim zdaniem, taką niezbyt ciekawą bramkę i później już poszło. I staraliśmy się, walczyliśmy, ale nie za dużo wynikało. Zagrożenia pod bramką Stylonu nie było, tylko tyle próbowaliśmy. No niestety po raz trzeci myślałem, że zaczyna sztuka, jednak chyba będzie do 4, tym trzeba na 4 raz poczekać. Być może ta kadra troszeczkę w końcu się ustabilizuje i wzmocni. No cały kształt, co tu można powiedzieć, no Stylon jest dla nas taką cenną lekcją. No ja to generalnie osobiście lubię grać przeciwko takiemu zespołowi, bo wiadomo, jest to dla mnie jakiś tam dościgniony wzórek do tej pory. Piłki nożnej, organizacji, ustawienia zespołu. No ale nie oszukujmy się, jakość to jest nieporównywalna i to przede wszystkim chodzi o tą jakość, bo u nas tej jakości niestety brakuje troszeczkę. No spotykamy się na wiosnę, tak? Bo tylko tyle nam zostało. Dzięki za spotkanie, wszystko zgodnie z planem. No tak, zgodnie z planem. Pogoda dzisiaj dramatyczna, ponad chyba 30 stopni. Więc bardzo ciężko się grało. Dobrze, że akurat gramy u siebie. Dobrze, że z drużyną, która też no, widać, że z tych wszystkich zespołów była najsłabszą drużyną. Natomiast no, cały czas byliśmy w ruchu, cały czas szukaliśmy więcej bramek. Super, jesteśmy zadowoleni. 5-0. Trzeba tak do tego podejść. Chociaż wszyscy, co byli, widzę, schodzą ze stadionu zawiedzeni, bo sytuacji widzieli wiele. No czasami takie są momenty, tak? Paweł się dziś nie może wstrzelić. Paka się nie może wstrzelić, bo gdyby wykorzystali to, co mieli, to jeden by miał 5, drugi by miał 5. Do tego jeszcze było kilka pojedynczych sytuacji, ale, no, ale to my mamy cel awansować, tak jak mówiłem. Nie jeden mecz wygramy w brzydkim stylu. Mam nadzieję, nie jeden mecz pokażemy fajny futbol. Dzisiaj myślę, że no, trzeba być na pewno zadowolonym. 5-0 w bardzo ciężkich warunkach takich pogodowych. Krótsza ławka, dzisiaj nie udało się zapełnić protokołu, dlaczego? Znaczy tak wyszło, że troszeczkę jakaś epidemia nas tu złapała. Mustafa chory, Wiśniewski, Szałas, Kukuszko. I to tak wyszło praktycznie wczoraj. Rano też dzisiaj inaugurowały nasze rezerwy i jeszcze powiedzmy o tej godzinie 10-11 miałem świadomość, że będę miał 18, no jednak nie chciałem tutaj na siłę ciągnąć Okuszki czy Wiśniewskiego, a chłopacy, którzy mogliby tu wskoczyć do tej 18, po prostu już grali w drugiej drużynie. No i dlatego, natomiast no to tak, nie, 4 zmiany, 16, no to co było zawsze, więc akurat w takiej pogodzie jak dzisiaj to by w ogóle super było, gdybyśmy mogli zrobić tyle zmian. Natomiast no, to żaden problem. Choroby. 18 nie było pełnej, bo choroby plus inauguracja razem. Z meczu na początek faktycznie te warunki chyba zdeterminowały waszą postawę. Chociaż 5 bram jeszcze nie iść. No jakie wrażenia mogą być? No, niech ci chłopcy młodzi jak najszybciej stąd uciekają, róbmy ten awans, dotyczy się ligi. Starzy powiemy do widzenia, dziękujemy. Może nie grają, bo to jest niedobre dla nich w takiej lidze. No, sami widzicie, chodzicie na ten mecz. No, oczywiście szanuję te wszystkie drużyny i wiem, że ta liga jest wyrównana i każdy zespół gdzieś tam ma swoje miejsce. No ale jak u nas jest tylu chłopaków młodych, którzy chcą gdzieś grać w piłkę, to niech oni idą jak najszybciej wyżej, bo będzie 5 może w całym sezonie meczów, które będą dla nas bardzo ciężkie i być może przegramy i zremisujemy różnie z piłki nożnej, no, ale większość to będą takie mecze jak tutaj. Nic się na tym meczu nie działo. Paweł tutaj trener mówi, że liczy, że w końcu wrócisz do tej skuteczności z poprzednich sezonów. Jedna bramka na 5 spotkań, tak? Myśmy mówili, trochę mało w swoim wykonaniu. No tak, no jak najbardziej. No ja myślałem, że tych bramek będzie więcej, ale ja jestem za stary na takie chwyty, na takie rozmowy, że gdzieś się goli nie strzela, że ktoś się zablokował. Zablokować to się może karta w bankomacie. Ja robię swoje i ciężko pracuję na to, żeby było ok. I jak cały zespół będzie tak pracował i na tydzień będzie wyglądało tak, jak to wygląda, to ci chłopcy pójdą do góry i oni mają robić karierę, grać w piłkę. My to już mało mówimy, widzenia.